Pszczynie odbył się happening społeczników z pszczyńskiego alarmu smogowego. Organizatorzy wraz z udziałem młodzieży manifestowali niezadowolenie z fatalnego stanu powietrza. Przygotowane zostały hasła, billboardy oraz transparenty antysmogowe. Na rynku przedstawione zostały przybliżone wyniki pomiarów jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za ostatni rok. Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol apeluje do mieszkańców, aby szukali alternatyw w kwestii spalania. Dzisiaj wszystkie te działania, które my podejmujemy, a jest tego naprawdę sporo, bo sama ilość piecy, którą wymieniliśmy w ostatnim czasie, to prawie 750. Przystępujemy do programu Stop Smog, programu rządowego. Natomiast widzimy, że efekty tych działań, wskutek tego, że mieszkańcy używają kiepskiej jakości paliwa, są małe i marne, mówiąc językiem kolokwialnym. Dlatego apeluję do mieszkańców, żeby jednak korzystać z lepszej jakości paliw i w miarę możliwości przechodzić na gaz. Takie happeningi, jak ten dzisiejszy młodzieży pszczyńskiej, pokazuje, jak sytuacja jest bardzo skomplikowana i bardzo trudna. Warto wspierać i organizować takie happeningi, stwierdza dr Marcin Leśniewski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Pszczynie. Znaczenie ma szeroka pedagogika zdrowia. A taki happening jak dzisiejszy wpisuje się w koncepcję uczenia ludzi o tym, jak powinny wyglądać zachowania prozdrowotne. Aleksandra Antes-Szewczyk z pszczyńskiego alarmu smogowego zapowiada dalszy ciąg działań propagujących walkę z zanieczyszczonym powietrzem. My to robimy już od 3 lat. Oczywiście, że będziemy w dalszym ciągu informować, edukować, walczyć, ponieważ Pszczyna jest na pierwszym miejscu rankingu polskiego alarmu smogowego, także tym bardziej teraz to pierwsze miejsce zobowiązuje do poważnych działań. Samorząd wraz z organizacją pszczyńskiego alarmu smogowego robią co mogą w celu poprawy jakości powietrza, jednak realny wpływ mają na to w głównej mierze mieszkańcy. W mieście wystąpiło najwięcej dni w przeciągu roku, kiedy stężenia pyłu PM10 przekroczyły normy. Smog to problem, z którym nie od dzisiaj zmagają się miasta na Śląsku. Propagowanie takich akcji może pomóc w zrozumieniu jego wpływu na zdrowie.